Jakub Szostak dla portalu Fightsport, witaj. Cześć, siemano, witam wszystkich. Z samego rana. No, przed ostatnim treningiem w tygodniu. Zawsze robię po treningu, pierwszy raz robimy przed treningiem. Jak samopoczucie w ogóle? Dobrze, dobrze, w porządku, wszystko. Wolę z tobą gadać przed treningiem, bo po treningu nerwowy jestem. Czemu nerwowy? Wiesz, zawsze zmęczony i tak dalej, to ciężej się panuje nad sobą. Akop, jeśli chodzi o ten rok 2018, trudny rok? Nie, ogólnie uważam, że rok był dobry. Jakby, no bo przyłamałem walkę po dwóch porażkach, miałem walkę wygraną, więc jakby to fajnie. Udało się podpisać kontrakt z KSW, super. No ta walka ostatnia taka pechowa, tak, no contest. No ale no trudno się mówi, no co, no nie ma co płakać, trzeba po prostu teraz iść do przodu. Ale ogólnie uważam, że rok bardzo dobry pod kątem sportowym, bo dużo się nauczyłem. Nowy klub, dużo nowych umiejętności, fajni ludzie, nowe współprace z psychologiem, z trenerami i tak dalej, super. Ogólnie jestem zadowolony z tego roku. Chyba najbardziej z tego okresu treningowego, bo jednak udało Ci się ćwiczyć z czołówką Polski. Wcześniej też oczywiście trenowałeś i u Mirka Oknińskiego i w różnych klubach, ale jednak tutaj to jest plejada gwiazd. Na tym tle nie wypadasz, jak się czujesz, nie wypadasz gorzej, rywalizujesz jak równy z równym, tak jakbyś mógł kibicom powiedzmy powiedzieć, bo moje słowa tutaj jakby nie są adekwatne. Wiesz, to zależy z kim, zresztą wiesz, no ja myślę, że w tej kwestii łatwiej jest tobie się wypowiedzieć, bo ty często przyjeżdżasz, widzisz, jakie są sparingi, wiadomo, no są chłopacy, z którymi wiesz, nawet naszą czołówką sparuje, no to ciężko z nimi sobie jest radzić, tak, no bo jednak oni zajmują się tym, wiesz, przez wiele lat, są czołówką Polski, ale próbuję, robię, żeby zbierać od nich doświadczenia, bo wychodzę z założenia, że nawet wiesz, jak z nimi się nie uda, to jest tylko trening, a później na walce będzie łatwiej. Jeśli chodzi o samą po prostu taką podbudowę fizyczną, samą technikę, dużo się poprawiłeś? Wiesz co, mi się wydaje, że tak, to samo mówią trenerzy, że jest dużo lepiej. Na sparingach, wiesz co, jakby no, teraz ostatnie czasy ciężko mi jest zobaczyć, o ile jest lepiej, bo mam nakaz sparowania tylko dużo mocniejszymi od siebie, żeby po prostu się uczyć, tak, i wiadomo, no, na ich tle wypadam blado, więc jakby, ale wydaje mi się, że jest dużo lepiej, bo jeżeli mi się udaje się wywracać gdzieś tam właśnie tych chłopaków, którzy są dużo lepsi, to znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Te decyzje podejmuje Robert Jotrz czy Daniel Omielańczuk, bo z nim głównie trenujesz, te wszystkie takie treningi już powiedzmy wyspecjalizowane? Obaj, bo robię i z jednym i z drugim. Zarówno z Robertem Jotrzem robię indywidualnie, z Danielem Omielańczukiem robię indywidualnie, więc jakby jeden i drugi mi tutaj bardzo mocno pomaga, dyskutujemy razem we trójkę. Więc jakby tutaj oni, jeden i drugi, dają bardzo wiele rad, wskazówek i zajmują się mną. Z Danielem udaje Ci się sparować czasami tak, jak jesteście, robicie te indywidualne wieczorne na przykład treningi, jedziecie na przykład na 100%? Czy jak robimy indywidualne, to z Danielem wtedy nie sparuję, bo robimy technikę, treningi jakby mamy na macie takie rano i wtedy mi się oczywiście, Daniel zawsze mówi, że od 11 do 13 nie jest moim trenerem. Żeby zamknąć ten 2018 rok, czegoś zabrakło jeszcze? Oczywiście wiem, że kibice mają niedosyt po tej ostatniej walce, ale gdybyś sportowo mógł powiedzmy odnieść się, czy jeszcze można było coś zrobić lepiej? No właśnie to. Jakbym zrobił dobrze tą walkę, to byłbym w ogóle zachwycony rokiem 2018, bo to był dla mnie dobry rok ogólnie. No ale właśnie zabrakło gdzieś tej końcówki, tego października, tak? No a teraz co? No mam po prostu nadzieję, że budacie KSW szybko mi dadzą się odbudować. Już mam jakieś tam rozmowy, co nieco wiem, ale to są na razie, no nie ma, wiesz, 100% pewności, więc nie chcę mówić, ale już zaczynam przygotowania, więc jakby no, to może dać tylko taką informację, że nie będzie to w jakiejś odległej przyszłości. A na niwie towarzysko-zawodowej? Nie, tutaj zawsze wszystko jest u mnie dobrze, jakby ja się nie kłócę z ludźmi, raczej nie wojuję z nikim, dom, rodzina, przyjaciele, więc tutaj nie, tutaj jakby wszystko zawsze jest w porządku. 2019 rok, bo wiadomo, wchodzimy, jesteśmy na początku stycznia. Są jakieś plany? Ten plan już powstał pod koniec 2018? Tak, już jest plan pod koniec 2018, tylko że no właśnie tutaj, jeżeli mówimy pod kątem walki, tak, no mam kilka alternatyw, tak, i zobaczymy, która się uda, która by się nie udała, dla mnie każda z nich będzie dobra, chociaż ja gdzieś tam nie ukrywam, po tym październiku cały czas mnie to gdzieś, może nie tyle co boli, bo to mnie już nie boli, tylko takie niezadowolenie po prostu i nie ukrywam, no z wielką chęcią bym zrobił z tym rywalem walkę, bo nie mogę powiedzieć jeszcze raz, bo tej walki nie było. I to taki mój największy jakby na razie plan, tylko no zobaczymy, czy włodarze KSW mają taki pomysł, czy inny.
No właśnie, uda się ściągnąć Jamie Sloana tutaj na galę KSW 47 do Łodzi? Wiesz co, ja z tego co, ja nie wiem czy to będzie Łódź, czy to będzie kolejna gala, no bo wiosną na pewno nie będzie tylko jedna gala, więc jakby te czekam na decyzję. Ale rozumiem, że nie zapadł jeszcze, tak? Cały czas rozmawiamy jeszcze, cały czas rozmawiamy, bo tutaj po prostu jest, wiesz, no, kilka kwestii, które musimy mieć pod uwagę. Teraz wodarze KSW, wiesz, zaraz mają w przyszłym tygodniu premiera filmu, a to też gdzieś tam zajmuje bardzo dużo czasu, więc jakby tą rozmowę przenieśliśmy po prostu na popremierze filmu, żeby sobie na spokojnie tak wszystko dopiąć na 100%. No i co, no i ja myślę, że on się zgodzi, tak, no jakby, oby tylko tym razem po prostu miał więcej jaj. Bo jakby wiesz, no oczywiście, dobrze, może i tutaj był fał z mojej strony, ale wiesz, no kurde, na ostatnim KSW też taka sytuacja była, tak, Mamet niechcący dotknął Tomka Narkuna, ale Tomek dalej walczył, gdzie to, więc jakby takie rzeczy na każdej gali się zdarzałem, na mojej gali też takie coś było, dwie walki później, więc no wiesz, no bez jaj, wiesz, tutaj idziemy się napierdalać, rozcinać te czoła, łokciami się lać i tak dalej, a tutaj wiesz, paluszek w oko i nie możesz walczyć, no szanujmy się. Jeśli chodzi o rozpiskę tego planu treningowego, czyli ty zacząłeś już w poprzednim 2018 roku przygotowania pod tą galę KSW 47, czy to są ogólne treningi? Generalnie ja nie mogę powiedzieć, że rozpocząłem przygotowanie do KSW 47, bo ja nie wiem, czy ja tam jeszcze będę walczył. To dopiero się okaże, więc w grudzień miałem wakacje, miałem odpoczynek, trenowałem również, ale trenowałem połowę grudnia miałem odpoczynku mniej więcej, gdzieś tam wakacje mieliśmy, też z ekipą WCA zresztą, więc jakby te przygotowania zaczynam dopiero teraz. Były te wyzwania w kierunku Erko Juna? Coś to w formie bardziej żartu, wiesz, jakby ja też nie traktujmy się go poważnie, ja Erko też znam, mamy razem wspólnego sponsora Olimpa, to było gdzieś tam, wiesz, w formie droczenia się, jak to czasami wie, znajomi się droczą między sobą, widziałeś, to było bardzo wszystko grzecznościowo, specjalnie użyłem zwrot bro, żeby nie było, wiesz, że tam gdzieś, żeby każdy potraktował to z przymrużeniem oka, ale generalnie, wiesz, jeżeli wodarze KSW powiedzą, że tak ma być, to dobra, no to zróbmy to, tak, jakby on, wiesz, on jakby, ja uważam, że on zrobił dwie frikowe walki, ale ma dwie walki wygrane, ja mam wygranych trzy walki, no to nie ma między nami aż takiej różnicy, żebym mógł sobie wybrzydzać i powiedział, że ja z nim nie chcę walczyć, albo traktować go w kategorii frika. Zrobił dwie walki i czas na jego sportową walkę, czyli czas na mnie. Jedyna rzecz, która nam się nie zgadza, to waga pomiędzy wami, bo on jest jednak dużo cięższy, wydaje mi się, tak? Teraz ja jestem cięższy od niego. Tak? Ja poza, wiesz, jakby to, że ja ważyłem 93, ale ja na co dzień ważę 105-107 kg. I teraz właśnie mam wagę 107 kg, więc on waży cały czas około 106 kg, więc ja nawet kilogram cięższy od niego jestem teraz. Ale jeżeli byśmy nawet mieli się bić w kategorii ciężkiej, i tak biłbym się z wagą 100, bo w takiej wadze 199 czuję się najlepiej. Gdybyś miał wybierać, tak pytam cię bardzo osobiście, KSW 47 na przykład w Łodzi, czy KSW 48 w Warszawie, gdybyś miał jedną wybrać. A jesteś pewny, że będzie w Warszawie? Nie, ja na razie tylko tak, powiedzmy, abstrahuję. Powiedz tak, jeżeli by byłoby jakikolwiek KSW w Warszawie, zawsze wolałbym się mieć w Warszawie, tak, no bo tutaj mieszkam prawie całe swoje życie, mnóstwo znajomych, przyjaciół, na pewno doping byłby świetny, a to zawsze pomaga troszkę, wiesz, tak na duchu trzyma fajnie, więc jeżeli byłaby gala w Warszawie, na pewno chciałbym być w Warszawie i wtedy, jeżeli bym faktycznie, tak jak mówi, że kolejna by była, chociaż ja ci powiem na ten temat dużo jeszcze nie wiem, no ale to zobaczymy, tak jakby tak było, no to jasne, że wolałbym Warszawę. Co w najbliższym czasie, jeśli chodzi o treningi? Standardowy zestaw, środa, sparingi. Dzisiaj, tak jak jest na przykład, jesteśmy piątek, technika. Te sparingi, mamy w piątki zawsze trochę techniki i sparingi tak samo. Mamy sparingi dwa razy w tygodniu, dzisiaj kas zapomniałem akurat. A dzisiaj są sparingi w małych rękawicach, więc dobrze, że robimy przed wywiad, a nie po, bo mogłoby być gorzej. Ale nie, ogólnie plan się nie zmienił, tak? Zawsze od poniedziałku do piątku rano jest mata, są różnego rodzaju zajęcia, zapasy, MMA, sparingi, parter zadałem Grabowskim, a wieczorem po prostu gdzieś tam zawsze robię indywidualnie. Dzisiaj wyjątkowo chyba nie zrobię, po prostu mam rozmowę z nowym menadżerem i nie wiem, czy się po prostu wyrobię. O, a co to? Jeśli dogadam, to oczywiście powiem.
Więc wiesz, więc zobaczymy, tak, ale będę starał się i tak wyrobić się, żeby tutaj wszystko, wiesz, jak jednak treningowo już chcę normalnie do pełnych obrotów, niezależnie czy będę bił się już w marcu może, a może później, no to jeżeli, nieważne, czy wcześniej, czy później, ja już muszę wejść w obroty, mocno trenować, bo ja mentalnie nastawiam się, że ja będę się bił w kategorii 93, raczej to walka z Erką, no nie wiem, wiesz, no nie sądzę, żeby ona wypaliła, ciężko mi wyczuć, tak, zobaczymy, ale więc ja się nastawiam, że będę bił się w kategorii 93, czyli do tych 100 kg muszę zejść. Ja muszę tak ważyć na tydzień przed stówę, żeby bić się w 93. Więc jakby te 7 kilo muszę schudnąć. A ja wolę powoli to zrobić. W tym zestawieniu Mariusz Pudzianowski z Szymonem Kołeckim, ty gdzieś obserwujesz to, co się dzieje pomiędzy, bo znasz trenera Oknińskiego, tam pojawiają się jakieś powiem, gry psychologiczne. Czy gry psychologiczne moim zdaniem nie będą miały żadnego wpływu, Mariusz jest... Dorosły facet już, on to wiesz, to już nie ta liga, żeby dać się sprowokować. No ja obserwuję z tego powodu, że ja uważam, że po tej walce z Mariuszem to ja będę kolejny, który będzie się bił z Kołeckim. Nawet myślałem, że jeżeli Kołecki poszedłby do KSW, ja bym był pierwszy. Nawet szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie w tej kategorii rozpatrywane. Szczególnie, że Kołecki kiedyś mówił, że chciał się ze mną bić. I wiesz, no to nie jest tajemnica, że my nie przepadamy specjalnie za sobą. Tak? No, więc jakby wiesz i... wiadomo, no tutaj bez żadnego obrażania się, nie będę tego człowieka obrażał, tak, bo on był wybitnym sportowcem, ale ja tu bacznie obserwuję, mam nadzieję, że Mariusz wygra, ja później będę kolejny i po trzech porażkach czas na emeryturę. No cóż, Akop, życzę Ci dzisiaj dobrego treningu, fajnie, że poświęciłeś trochę czasu, udało się nam w końcu porozmawiać i cóż, życzę Ci, żeby było bez kontuzji. Narzekałeś na plecy, coś się stało? Nie, na szczęście tylko naciągnięte, mam bardzo dobrą panią fizjoterapeutkę i wiesz, wyciągnęła mi to, pojechałem, rozluźniła mi wszystko, zakleiła i dzisiaj jest super, jutro znowu na nie jadę. Wszystkiego dobrego i czekamy na występ. W nowym roku. Wzajemnie.